ten zabrakło cię w ostatnim meczu Pucharowym z gks Katowice, ale teraz jesteś już do dyspozycji trenera Zielinskiego. Powiedz, jak twoje nastawienie przed sobotnim meczem? No dobrze, bo zabrakło na ostatnim meczu. A, e, no oczywiście najważniejsze, że, że wygraliśmy ten, ten mecz. W Pucharze wyszliśmy w następną, następną rundę. I już czekamy, czekamy zwycięstwo u siebie i mam nadzieję, że to będzie teraz z ruchem. Czujecie, że to zwycięstwo z GKS em Katowice dodało wam trochę pewności siebie po tych dwóch przegranych meczach w lidze? Jestem przekonany, że, że tak jest. Myślę, że nie jest. Krakowa nie zapomniała, jak, jak się gra piłka, to myślę, że dwa mecze Przegraliśmy, bo myślę, że to nie taka, nie wiem, coś tam. Każdy, każdy przegrali też, takie duże, duże drużyny przegrały, jak, nie wiem, Chelsea albo jakiś tam. To wszystko w piłce jest normalne, ale myślę, że następny mecz na pewno będziemy wygrali tutaj w, w Krakowie. Jakim przeciwnikiem jest dla ciebie ruch chorzów? Czego się po nich możemy spodziewać? Nie wiem, wiem, tam, że gra tam, ten, dużo piłkarzy, nie wiem, ale... Wiem, że Maciej Iwański tam gra, jeden z najlepszych tutaj w Polsce piekarza, ale Krakowia może, może wygrać każdą, każdą, każdą drużynę tutaj w Polsce, to już, już mówiłem, ale też może przegrać od, od każdego, bo nie wiem, ale taki, taki tak, tak mi się nadaje. Ale jeśli zagramy jak, jak umiemy, to myślę, że na pewno będziemy wygrali.